Aktualizacja 8.20 okazała się być jedną z większych porażek, jeżeli chodzi o gameplay, a jej jedynym atutem jest to, że wraz z nią została dodana nowa pułapka, jak i nowa broń, wybuchowy łuk. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale pomyślimy, czemu aktualizacja 8.20 była na tyle zła, że narzekali na nią nawet piłkarze. To wszystko, co dzisiaj zobaczycie, to nie żadne prima aprilisowe żarty, a jak najprawdziwsze informacje i odpowiadając na częste pytanie... Tak, to nie żart i mam dzisiaj urodziny. Zanim jednak zaczniemy, to nie zapomnijcie o sobie, łapce w górę, a jeżeli doceniacie mój wkład w świat Fortnite, to nie zapomnijcie o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie. Jeżeli kupować skórki, to właśnie z nim, a tak właśnie pomyślała chociażby ta piątka osób. Jeżeli natomiast wy chcielibyście pojawić się w odcinku, to wbijajcie na Discorda, do którego link macie w opisie i tam na specjalnym kanale, wyślijcie screena zakupu czegokolwiek za pomocą kodu JAJUTY. Wielkie dzięki wszystkim wspierającym, jak i sponsorom na YouTubie, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Epic Games w ciągu kilku ostatnich miesięcy bardzo się namęczyło, aby finalnie zbalansować grę, a przede wszystkim odwrócić delikatnie rolę i docenić troszkę tych mocniejszych graczy, zamiast ciągle dawać wieczne ulgi tym słabym. Jak dobrze wiemy, tych drugich jest znacznie więcej, a więc niestety twórcy muszą iść im na rękę, aby nikt w tej grze nie poczuł się bezużyteczny. W teorii każdy dobry gracz zawsze znajdzie drogę do zwycięstwa, jednakże w patchu 8.20 twórcy na nowo postanowili wyjść naprzeciw dobrym graczom, a aktualizacja okazała się na tyle zła dla społeczności, że ogromna część pro streamerów i nie tylko zrobiła swego rodzaju strajk. Jednakże o co tyle szumu? Niedawno do Fortnite zostały dodane bardzo ciekawe mechaniki. Pierwsza z nich pozwalała na szybkie zbieranie maców, zaś druga zmniejszała ich tak jakby pojemność plecaku o połowę z łącznej ilości, jaką były 3000. Oprócz tego dodali oni opcję, że po zabiciu przeciwnika otrzymujemy zawsze macy, a także 50 punktów zdrowia lub kewa, albo tego i tego. Wszystkie te mechaniki okazały się być niezwykle dobre. Ograniczenie maców zmusiło pro playerów do częstszego bezpośredniego kontaktu z gorszymi graczami, co dało tym drugim szansę na odbicie się, natomiast odnawianie zdrowia przy zabójstwie pomogło wszystkim i dawało szansę na przeżycie nawet w końcowych strefach, co przy mecie zdominowanej przez pompa plus PM było nie lada wyzwaniem z racji brakujących środków leczenia na mapie, co oczywiście przekładało się chociażby na składy. Niestety, ale najnowszy update wycofał to wszystko, co sprawiło, że wśród społeczności widać było pochodnie i widły, a niektórzy streamerzy sięgali po gilotynę w formie strajku. Dukan chyba, tak to się czyta, ujął to bardzo mądrze w jednym ze swoich ostatnich wpisów. Któregoś dnia deweloperzy muszą sobie uświadomić fakt, że nie mogą wiecznie bronić nubków przed otrzymywaniem bęcków. Jeżeli stworzycie rangi, ludzie zaczną smurfować, jeżeli odseparujecie od siebie te dwa tryby, ludzie po prostu będą siedzieć na casualach i tak dalej, i tak dalej. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem, ponieważ historia nieraz pokazała, że ludzie grają na wszystkich dostępnych trybach, a zjawisko smurfa nie jest aż tak złe. Jednakże jedno trzeba przyznać, słabych graczy, takich jak ja, nie można traktować z ulgą, a przynajmniej nie zawsze. Albo się zaadaptujemy i będziemy iść w górę, albo będziemy wiecznie przegrywać i przy tym nie będziemy mieli prawa do narzekania. Epic Games rzeczywiście powinno zauważyć, że to właśnie pro playerzy czy youtuberzy stanowią trzon Fortnite'owej społeczności, a jeżeli ciągle będą odbierać przyjemność lepszym, jak na przykład ninja, to muszą wziąć pod uwagę, że ów gra kiedyś się im znudzi. A propos naszego niebiesko-włosego streamera, on sam rozpoczął swoisty bunt przeciwko ostatniemu ruchowi Epic Games. Oprócz tego swoje niezadowolenie pokazał jeden ze szwedzkich piłkarzy, który po prostu powiedział, aby Epic przywróciło zmiany sprzed aktualizacji 8.20, jednakże skupmy się na największej twarzy Fortnite. W ramach protestu po wyjściu update'a wyłączył on grę i rozpoczął grę w karciankę, której nazwa to Uno, a przyłączyło się do niego paru innych sławnych streamerów. Grali oni tak sobie w najlepsze calusieńki wieczór, nie wracając nawet na chwilę do Forta i tylko sobie zobaczcie malutki urywek ich zabawy, ponieważ zdecydowanie bawili się oni lepiej aniżeli w Fortnite'cie. What is this game, dude? Are you serious? Give me a green card! What are you doing? I don't have a green!
Dodatkowo Ninja równy dzień temu stworzył ankietę, a wręcz swoistą petycję o to, aby cała ta zmiana została cofnięta. Na chwilę nagrywania tego odcinka głosowanie dobiegło końca, a swój głos oddało ponad 330 tysięcy osób, z czego ponad 80% powiedziało, że bardzo chce cofnięcia zmian. Zobaczymy, co na to odpowie Epic Games, ponieważ jakby nie patrzeć, problem mają ogromny. Odwracający się chociażby na chwilkę streamerzy, youtuberzy, a tym bardziej pro playerzy, to coś, co może być fatalne w skutkach. Mam nadzieję, że przemyślą oni sobie to wszystko i że rzeczywiście pozmieniają niektóre rzeczy. Społeczność przecież sama chciała przywracania zdrowia ze zabójstwa i ograniczenia matsów, a więc Epic nie powinien iść pod prąd, tym bardziej, że te zmiany popierali pro playerzy. Dajcie znać, co sądzicie i czy według was może mieć to fatalne skutki. Nie zapomnijcie o sobie, łapce w górę, a także o programie Wesprzyj Twórcę w sklepie, jak i również bijaniu na Insta czy Discorda, a linki macie w opisie. Dzięki wszystkim za oglądanie, ja tymczasem życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!